Wielka noc zmartwychwstania Pana. Efrem syryjski o zmartwychwstaniu. Napomnienie by po śmierci bliskiego nie popadać w przesadną żałobę. Obracia bracia moi, jak gorzki jest kielich śmierci, który upaja nawet ludzi trzeźwych tak. Że zostają doprowadzeni do szaleństwa i przelewają potoki łez. Refren: Uwielbiony niech będzie ten, który ożywia umarłych. Odejście bliskich poraża nawet człowieka statecznego. Gdy jego przyjaciel umiera, Zostaje on przejęty żalem i poruszony do głębi. Z miłości do przyjaciela, człowiek, co tu pozostał, woła do tego, którego młode brano, ponieważ brakuje mu obecności i głosu jego. Tylko nieliczni potrafią naśladować Abrahama który był tak mocny, że dla pozyskania miłości swego pana, śmierci oddał owoc swego ciała. Był on filarem prawdy, dźwigającym ciężar ludu. Uderzyły w niego fale cierpienia, jednakże moc jego nie doznała uszczerbku. Popatrz na właściciela winnicy, który na swej bezowocnej winorośli dostrzegł jeden jedyny owoc, późne grono winne, i ofiarował je jako pierwocinę. Godny podziwu był także czyn Jeftego, owego pracownika winnicznego. Który zerwał dziewicze grono i złożył je w ofierze panu winnicy. W walce wydanej samemu sobie przezwyciężył litość, przemógł swoją miłość i zrezygnował z niej, a mimo cierpienia nie stracił ufności, ponieważ umacniała go. Wiara. Wino śmierci to drożdże, które wywołują ferment cierpienia, łzami upija tych, którzy się nim poją, płaczem oszałamia swych gości. Wielką pociechę oferuje wzniosły przykład jewtego, który mieczem złożył w ofierze Panu. Skarb swego życia. Słą prawicę wyciągnął jeftę i poświęcił swoje dziecko. Gołębica widziała jego smutek. Dodała mu więc swymi czynami odwagi. Godnym kapłanem był ten, który zarządzał własną krwią. Był on figurą swego Pana, ofiarowującego własną krew. Kto nieustannie jest upojony miłością, a nad tą miłością do prawdy, przezwycięża smutek. Ten we śnie widzi swego przyjaciela, który od niego odszedł. On zaprawdę, jak we śnie, widzi swego umarłego przyjaciela. Wraz z nadchodzącym porankiem, jednakże doznaje pocieszenia w bólu spowodowanym przez sen. Jakże umarły podobny jest do tego, który się pogrążył we śnie. Jak dalece śmierć, podobna jest do snu, a z martwych wstanie do poranka. Kiedyś zabłyśnie w nas prawda jak światło w naszym oku i będziemy oglądali śmierć, jak budzący lęk majak senny. Głupcem jest ten, kto wie, że sen się kończy o poranku. Jednakże myśli, że śmierć jest snem. Trwającym wiecznie. Jeśli oko jest ożywiane nadzieją, potrafi dostrzec to, co ukryte, a mianowicie, że sen śmierci zakończy się pewnego poranka. Ulotnił się cudowny zapach skarbu życia w ciele. Będącym namiotem zamieszkania duszy, która w bojaźni z niego uciekła. Przebogate w kosztowności będzie ciało, gdyż jest ukochaną świątynią ducha, zostanie odnowione i stanie się tym, czym wcześniej nie było, i zamieszka w nim pokój. Głos trąby zabrzmi, wołając do niemych harf duszy. Obudźcie się, oddajcie cześć i z pieśniami stańcie przed oblubieńcem. Rozlegnie się dźwięk głosów, gdy zostaną otwarte groby. Umarli jeden po drugim pochwycą swe harfy i zabrzmią pieśni chwały. Chwała Tobie, który wywyższyłeś Adama, gdy jeszcze był bez winy. Chwała Tobie, który Go uniżyłeś, gdy Ten siebie wywyższył. Cześć temu, który uniża, cześć temu, który ożywia. Niech i nasza cytra śpiewa uwielbienie jej panu przy swoim z wstaniu